przystępujemy do punktu 7. Procedury posiedzenia w przygotowym budynku. Pierwszy punkt to przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Lipno na 2017 oraz informacji o mieniu oraz sprawozdaniami finansowymi. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Oczywiście stosowne dokumenty otrzymaliście państwo znacznie wcześniej. Chciałbym tradycyjnie u nas tutaj na posiedzeniach sesji Rady Gminy Lipno przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu. Też w takim troszeczkę skrócie, ale posługując się też obrazami, tabelami. Chciałbym powiedzieć i przypomnieć, bo pewnie większość z państwa pamięta o tym, że rok 2017 był wyjątkowo trudny dla naszej gminy, dla Urzędu Gminy. Był taki okres kilku tygodni, a tak naprawdę miesięcy, kiedy urząd funkcjonował zarówno bez skarbnika, jak i bez sekretarza. Ale ogarnęliśmy wszystko, za co dziękuję oczywiście i Wysokiej Radzie, i pracownikom urzędu. Jeśli pozwolicie państwo, przejdziemy do sprawozdania. Dochody w roku 2017 osiągnęliśmy na poziomie 33 542 105 złotych 68 groszy, co stanowi ponad 100% planu. Oczywiście tradycyjnie też lata poprzednie, te lata, w których mam zaszczyt i honor pełnić funkcję wójta, są tutaj też przypomniane, jak te dochody kształtowały się na przestrzeni ostatnich lat. Wydatki zostały wykonane w prawie 95% w wysokości 33 870 238 zł i 24 groszy. Proszę o zwrócenie uwagi, jak zmieniały się wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, bo myślę, że fakt, że te majątkowe rosną, czy urosły dość znacząco, jest bardzo, bardzo optymistyczny i bardzo dobry dla ubiegłego roku, ale myślę o latach następnych również. Deficyt. Deficyt też jest przedstawiony na przestrzeni lat. W roku 2017 wyniósł 328 132 zł 56 groszy na poziomie absolutnie bezpiecznym, szczególnie, że w poprzednich latach tego deficytu nie było. Jeśli chodzi o taką ciekawostkę, czyli przeliczenie wykonania budżetu na jednego mieszkańca, porównując rok do roku 2016 do 2017, to jeśli chodzi o dochody w 2017 roku na jednego mieszkańca to 4259 zł, wydatki 4301 zł. Przychody i rozchody. Przychody w wysokości 3 966 tysięcy ponad złotych. W tym zaciągniętych kredytów i pożyczek nie było. Wolne środki za 2016 roku właśnie cały ten wskaźnik ogarnęły. To jest ponad 107, prawie 108% planu. Lepiej? Okay. Czy powtórzyć? Nie. Bardzo dziękuję. Rozchody prawie w 100% wykonane. 1 255 611 70 zł. W tym spada pożyczek na wyprzedzające finansowanie w zakresie środków unijnych. Można tutaj też na wykresie poniżej zobaczyć, jak spłacamy raty i kredyty pożyczek. Te wartości malują. Wskaźnik zadłużenia gminy, myślę, że jest to rzecz, na którą warto zwracać uwagę. Konsekwentnie ten wskaźnik zadłużenia jest obniżany każdego roku
co widzimy na grafice. Zadłużenie wyniosło 3 603 704,56 zł. Jest to dobry punkt wyjścia do tegorocznego, czy był to dobry punkt wyjścia do tegorocznego budżetu i planów inwestycyjnych już na rok 2018, które, jak wiemy wszyscy, są bardzo ambitne i są realizowane teraz ciężką pracę. Struktura dochodów w podziale na dochody własne prawie 45%, dotacje celowe, środki unijne 35,5%, subwencje ogólne niecałe 20%. Z ciekawostek subwencja oświatowa 5 860 000 ponad złotych, a z jeszcze większych ciekawostek to spłaciliśmy karę za drzewa. Ta słynna historia sprzed lat już 6, kiedy została zasądzona, a 7, kiedy zostało to przewinienie w czasach poprzedników dokonane. Mieliśmy rozłożoną tą karę na raty. Szczęśliwie udało się jakby zamknąć ten temat w ubiegłym roku. Środki unijne pozyskane 781 392 zł. Struktura wydatków to czerwone, niewidoczne, ale największe to oczywiście oświata i wychowanie. Tak? To jest aż 36,18% wydatków naszych. 12 255 430,26 zł. To są wydatki na oświatę. Drugi taki duży kawałek tortu to są kwestie dotyczące rodziny. Tutaj mamy 500 plus i inne świadczenia. Prawie 10 milionów złotych w naszej gminie, ponad 9 700 000. Inne tutaj zagadnienia, pomoc społeczna poza tymi wymienionymi tutaj przed chwilą kwestiami dotyczącymi rodziny, to jest w wysokości 1 100 000 zł, administracja 3 miliony, transport 3 miliony, pozostałe rzeczy to oczywiście rolnictwo 1 300 000, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tragiczna również 1 300 000, pozostała działalność 762 000 zł. Struktura wydatków budżetowych w 2017 roku. Wydatki bieżące 54,73%, wydatki majątkowe prawie 15%, wynagrodzenie i subwencje od nich należne ponad 30%. Tutaj ciekawa tabelka na dole pokazana, jak kształtowały się wydatki majątkowe w poprzednich 4 latach, od 2014 roku ponad 1 700 000, 2015 prawie 2,5 miliona, 2016 niecałe 2,5 miliona i 2017 ponad 5 milionów. Czyli te wszystkie wydatki majątkowe, czyli wydatki, które szły w naszej gminie na inwestycje. To jest kawałeczek opisu. Tak, przez za rok 2017 sporządzono bilans wykonania budżetu, łączny bilans jednostki budżetowej, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu. Wymienione są wszystkie nasze jednostki, które składają swoje sprawozdania, a także jest informacja o tym, że sprawozdanie została zachowana równowaga bilansowa. Podsumowanie w skrócie, no najważniejsze, co udaje się nam osiągnąć, to jest to, że
wszystkie wymagane przepisami prawa, ustawą o finansach publicznych wskaźniki i relacje finansowe zachowujemy i osiągamy. To jest, myślę, że najważniejsza informacja. Przypomnijmy sobie, za Państwa pozwoleniem, inwestycje przeprowadzone w 2017 roku. Oczywiście infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy, budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Wiosenna w Lipnie, ponad 60 tysięcy złotych, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach, ponad 30 tysięcy złotych, budowa sieci wodociągowej, ulica Świerkowa w Wilkowicach, ponad 22 tysiące złotych, w Gonieblicach 20 tysięcy ponad złotych i w Smyczynie niecałe 14 tysięcy złotych. Modernizacja przyłączy wodociągowych na ulicy Święciechowskiej i ulicy Dworcowej. W związku z przeprowadzoną tam przebudową, modernizacją tych ulic przez pokryt oczywiście z dofinansowaniem również naszym w ramach tzw. schetynówek. Tam wykonaliśmy przyłącza w ilości ponad 100. Łączny wydatek ponad 333 tysiące złotych. Chodniki w Klonowcu przy udziale Funduszu Sołeckiego. Budowa chodnika na ulicy Szkolnej. Wydatek prawie 40 tysięcy złotych. Tam był taki niebezpieczny odcinek od ulicy Lipowej przy sklepie warzywnym w kierunku szkoły. To udało się wykonać. Chodnik w Górce Duchownej ponad 40 tysięcy złotych, również z funduszem, kontynuacja w tym roku. Modernizacja chodnika na ulicy Okręśnej Jackowskiego w Lipnie, prawie 62 tysiące złotych. Przebudowa drogi gminnej na ulica Boczna, etap drugi. Teraz w tym momencie trwa etap trzeci do przedszkola. Przepraszam. Wydatek inwestycyjny prawie 360 tysięcy złotych. Duża rzecz, utwardzenie osiedla w Lipnie, ulice Nowa, Krańcowa, Poprzeczna, Krótka, Kwiatowa, Słoneczna i Wiosenna. Łączna powierzchnia 4772 m². Wydatek inwestycyjny ponad 863 tysiące złotych. Rozpoczęliśmy również w ubiegłym roku budowę remizy strażackiej w Lipnie, oczywiście od dokumentacji projektowej. Sama ta dokumentacja kosztowała prawie 60 tysięcy złotych. Duże dwa wydarzenia, największe jeśli chodzi o inwestycje, to termomodernizację szkół w dwóch etapach szkoły w Lipnie, bo zarówno łącznika, jak i budynku szkoły podstawowej ówczesnej, a także szkoły w Gonieblicach. Jeśli chodzi o łącznik, to wydatek inwestycyjny w wysokości 663 tysięcy złotych ponad. Oczywiście z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę prawie 360 tysięcy złotych. Tak się prezentuje po wykonanej termomodernizacji oba budynki, zarówno łącznik ten głębi i od frontu budynek główny szkoły podstawowej. Podobna historia w Gonieblicach, również termomodernizacja budynku szkoły. Wydatek na poziomie prawie 580 tysięcy złotych z dofinansowaniem na poziomie prawie 218 tysięcy złotych. Też pięknie ta szkoła już się prezentuje. Oczywiście jeszcze pewne inwestycje w tym roku i pewnie w latach przyszłych przed nami. O szkole w Lipnie, o głównym budynku wspomniałem, podam tylko jeszcze kwotę.
ponad 444 tysiące złotych, w tym 312 tysięcy ponad dofinansowania. I to jest od fondu budynek szkoły podstawowej. Wykonaliśmy również w ubiegłym roku drugi etap modernizacji budynku przedszkola w Górce Duchownej. Też Górka Duchowna przedszkola zmienia swoje oblicze. Też trwa już etap trzeci tej modernizacji, ale w ubiegłym roku na targu 250 tysięcy złotych wykonano pracę. Przedszkole zmieniło swój wygląd, swój oblicze. Myślę, że wszyscy są, rodzice i dzieci są bardzo zadowoleni. Zmodernizowaliśmy również świetlice miejskie w Wyciążkowie, w Domu Strażaka, w Smyczynie, w Goniewicach i w Radomicku. Zagospodarowaliśmy teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Leszczyńskiej w Lipnie. Ten nowy plac, ten nowy obiekt, który Państwo, na którym jeszcze prace takie wykończeniówka trwa, jeszcze tak estetycznie on będzie ulepszany i poprawiany. Pewne pomysły jeszcze będą tam wdrażane, ale już tętni życiem, już można z niego korzystać. Wydatek inwestycyjny ponad 112 tysięcy złotych, 30 tysięcy dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego. A to miejsce prezentuje się tak, widać oczywiście z drogi krajowej numer 5 w stronę Poznania po prawej stronie. Zapraszamy do korzystania z takich jeszcze mniejszych, ale ważnych inwestycji. Boisko do piłki nożnej w Grodówku, piłkochwyt za ponad 11 tysięcy złotych. Podobnie w Żakowie, tylko trochę drożej, 13,5 tysiąca ponad złotych. W Murkowie jeszcze drożej, ale tam troszeczkę więcej prac było wykonanych, bo nie tylko piłkochwy, również trzeba było przygotować teren pod boisko trawiaste, ponad 31 tysięcy złotych. Zanim podziękuję za uwagę, to nie będąc pewny rozstrzygnięć, które dzisiaj będą zapadać, chciałbym z tego miejsca w tym momencie serdecznie podziękować za pracę, ciężką pracę w ubiegłym roku. Przypomnieć jeszcze raz o tych trudnych warunkach, w jakich funkcjonowaliśmy. Dlatego z całego serca dziękuję Wysokiej Radzie, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Lipno, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom, strażakom. Bardzo dziękuję też oczywiście za współpracę Radzie i Starostwu Powiatowemu w Lesznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu przedstawienie sprawozdania. A ja wstąpię do tego też przedstawienia opinii Regionalnej Izby Bankowej uznają o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Lipno za rok 2017. Mam przed sobą uchwałę. Otrzymaliście Państwo wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Każdy musi zapoznać, a dla tych, którzy to nie otrzymali, przedstawię krótko jego treść. Uchwała nr 954 Składu Rzekońskiego Regionalnej Obowiązkowej Wydania z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Lipno za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i odniesienia. Składa Rzekający Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia osoba przewodnicząca Aniela Michalec, członkowie Antona Pruska, Michał Suchanek, działając na podstawie stosownych przepisów, wyraża o przedłożonym przez wójta gminy Lipno sprawozdaniu wykonania budżetu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami opinię pozytywną z uwagami zawartymi w punkcie 4. Do sprawozdania wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia jednostki według stanu na dzień 1 grudnia 2017 roku, zawierającą dane, o których mowa w artykule
267 ustawy o finansach publicznych. Tylko zmienia obrazuje stan majątku, jaki jednostka posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dochody uzyskane z tego tytułu w roku 2017. To przedstawione dane składu orzekający nie wnosi uwag. W dokumencie tym również zawarto informację, że jednostka posiada udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, Miejskim Zakładzie Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie i Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Kostyniu. Jeśli chodzi o punkt czwarty, gdzie skład orzekający wskazuje uwagi, chodziło to. Jest to dość istotne sprawy. Jeśli się podliczy te wszystkie słupki, to wszystko się zgadzało, tylko po prostu w jednym dziale było mniej, na drugim więcej, a powinno być odwrotnie. Te uwagi zostały przyjęte, a w sekwencji mamy opinię pozytywną z uwagami zawartymi w punkcie tylko czwartym. Czy ktoś z Państwa rady ma pytania? To poproszę teraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2017. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Ja mam najpierw pytanie, czy ja mam czytać tą opinię? Myślę, że to nie jest uzasadnione, dlatego że w przeważającej części są to liczby, które Pan Wójt już tutaj przedstawił, one są dokładnie takie same. W związku z tym proponuję, że przedstawię tylko to, co znalazło się w opinii, a nie było w sprawozdaniu Panią Wójta. Zgoda? Jeżeli chodzi o dochody budżetowe, Komisja pozytywnie ocenia znaczący wzrost udziałów dochodów własnych w strukturze dochodów gminy. To już kolejny rok taki, miejmy nadzieję, że to jest stała tendencja i to się utrzyma. W wydatkach, jeżeli chodzi o wydatki, pozytywnie oceniamy systematyczny wzrost wydatków majątkowych. Na inwestycje w ubiegłym roku przeznaczono aż ponad 14% ogółu wydatków gminy. Ja pamiętam początki naszej kadencji, kiedy to było kilka procent. To jest bardzo dużo. Tutaj trzeba podkreślić też to, że prawie 40% tych wydatków to są inwestycje przeprowadzone w oświacie. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to należy zwrócić uwagę na to, że niestety, ale systematycznie rośnie kwota środków na dofinansowanie prowadzenia szkół w gminie. W ubiegłym roku dofinansowanie wyniosło aż ponad 2 miliony 130 tysięcy złotych, prawie 131 tysięcy złotych. Jest to bardzo dużo. Jeżeli chodzi o zadłużenie, podobnie jak Wójt o tym wspomniał, Komisja zauważa systematyczny spadek zadłużenia gminy. Na koniec 2017 roku było to trochę ponad 10%. Państwo się orientują, są gminy, które mają ponad 50, a są takie też, które bankrutują, bo mają 90%. Także to jest bardzo pocieszające. Mimo wzrostu inwestycji zadłużenie spada. Stan mienia gminy zwiększył się o kwotę ponad 4 miliony złotych i na koniec 2017 roku zbliżył się do 99 milionów, także myślę, że w przyszłym roku przekroczymy 100 milionów. Konkluzja opinii jest taka, że Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie z wykonania budżetu Wójta Gminy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I teraz jest punkt, gdzie możemy podyskutować na wszystkich sprawozdaniach Wójta. Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo, zapraszam do dyskusji. Wiem, że to dyskusja trwa komisja, ale może jeszcze by się coś chciało powiedzieć. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej. Komisja Budżetu Rolnictwa i Rozwoju zapoznawała się z wykonaniem budżetu za 2017 rok. Przedstawiony przez Pana Wójta sprawozdanie dość szczegółowo przedstawia liczby. Chciałbym jednak zwrócić na jedną rzecz, na mianowicie na
stopień troszeczkę niewykonania zadań. Między innymi ulica Szkolna, która została niewykonana z przyczyn obiektywnych, a kwota zaplanowana była dosyć wysoka, bo prawie 700 tysięcy. Rzutuje to dość znacznie na niewykonanie tego budżetu. Droga ta została ujęta w tegorocznym planie. To, co zostało tutaj kilka razy podkreślane, wzrost wydatków majątkowych. W roku ubiegłym było to 5 milionów. Należy zaznaczyć, że tendencja jest bardzo pozytywna, bo w tym roku mamy prawie 8, ponad 8 milionów. Mamy nadzieję, że wszystkie inwestycje zaplanowane zostaną wykonane. Po raz pierwszy mieliśmy w 2017 roku niewielki deficyt budżetowy, ale stopień tego deficytu był tak niewielki, że nadwyżki z lat poprzednich bez problemu ten deficyt pokrywały. To, co wspomniał tutaj przewodniczący Komisji Rewizyjnej, duże nakłady na oświatę. Związane są to nie tylko z reformą, ale z potrzebą dokonania modernizacji szkół, między innymi taką modernizacji. I musimy się liczyć z tym, że te nakłady inwestycyjne na oświatę będą u nas jeszcze bardziej wzrosły. Przykładem jest tegoroczny budżet, jeżeli to się podliczy, termomodernizację szkoły w Wilkowicach i przygotowywane wydatki majątkowe na budowę nowych obiektów, dokończenie budowy przedszkola, właściwie jego remont w Górce Duchownej, gdzie chcemy definitywnie zamknąć remont tego przedszkola, spowoduje, że wydatki inwestycyjne na oświatę będą jeszcze większe. Ale nie mamy, myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni tutaj innej drogi. Należy to dokonać, dlatego że nasze dzieci muszą mieć dobre warunki do nauczania. Także komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2017 rok. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Na dyskusję, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie przystąpimy do następnego punktu, do przyjęcia sprawozdania pana wójta i przyjęcia sprawozdań finansowej, które również zostały do sprawozdania na tytule dołączone. To jest projekt uchwały nr 387. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu publicznego za rok 2017. W myśl artykułu 270 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym. Jak już wspomnieliśmy, Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu komisja uznała za zasadne przygotowanie tej uchwały i jej przyjęcie. Czy ktoś jeszcze w tym temacie chciałby coś dodać? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2017. I paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał od głosowania. Również nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Sprawozdanie mamy przyjęte. Teraz zaczniemy procedować sprawę absolutnie. To jest punkt piąty. Punkt szósty. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium budżetowego za rok 2017. I tu poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Marka Mieszaka, o przedstawienie wniosku. Proszę bardzo.
Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lipno za 2017 rok. Komisja w składzie Marek Majszak, przewodniczący, Mona Lawenda-Zimnia, zastępca przewodniczącego, Sofia Gerty, członek, Irena Zawiska, członek, Kazimierz Kuczycki, członek. Działając na podstawie, podstawa prawna, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2017 rok oraz wnosi do Rady Gminy Lipno o udzielenie wójtowi gminy Lipno absolutorium za 2017 rok. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy Lipno z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wykonania budżetu, a także z innymi sprawozdaniami po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień wójta i skarbnika gminy. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia komisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego komisja jednogłośnie wnioskuje o udzielenie budowi gminy Lipno absolutorium za 2017 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podpisu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ten wniosek został przystany również do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i otrzymaliśmy, Szanowni Państwo Radni, również otrzymali opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Lipno z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Otrzymaliśmy to Państwo wraz z materiałami, ale to przedstawię tylko pokrótce treść tej opinii. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Lipno z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Skład orzekający Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony za zarządzeniem prezesa z dnia 26 stycznia 2016 roku w osobach przewodnicząca Adela Michalec, członkowie Grażyna Wąbewska i Michał Suchany. Działając na podstawie przepisów, wyraża o przedłożonym przez przewodniczącego Rady Gminy Lipno wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno o udzielenie wójtowi gminy Lipno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 rok następującą opinię. W dniu 1 czerwca 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno w sprawie udzielenia absolutorium sformułowanym w formie uchwały z dnia 24 maja 2018 roku oraz opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno o wykonaniu budżetu Gminy Lipno za rok 2017. Wniosek został uzupełniony o wyjaśnienia przewodniczącego Rady pismo z dnia 7 czerwca. I Regionalna Izba Obrachunkowa biorąc powyższe pod uwagę składu orzekający wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Lipno z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 został uzasadniony. Po krótkiej piszą jeszcze tutaj, że Komisja Rewizyjna stwierdza, że wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2017 dla wójta gminy Lipno. To co? To jest opinia do wniosku komisji. I następny punkt mamy dyskusję nad wnioskami komisji rewizyjnej i wnioskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy są jeszcze jakieś uwagi co do tych wniosków? Nie ma? To przejdziemy do uchwały.
druk nr 384, projekt uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Lipno na podstawie artykułu 18 ust. 1, 8, 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik urzędowy z dnia z 2017 roku, pozycja 2077 ze zmianami. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się budowie gminy Lipno absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Lipno za rok 2017. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciwny? Nie widzę. Czy ktoś wstrzymał się od głosowania? Również nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję Państwu jeszcze raz.